Ach, jak cudownie, uwielbiam góry. Oh, Boże, te cudowne krajobrazy, ta przepiękna natura. I tylko ja na szlaku. Raz szlak mnie trafił. O Boże, cudowna historia. Najbardziej uwielbiam po takiej wędrówce odpocząć w schronisku. Przy ciepłej herbatce i przy rozpalonym kominku. Ostatni raz byłam w schronisku, jak oddawałam swoje psy i koty. No. Słucham? No co, miałam potopić? No nie, nie wolno, tak się przecież nie robi. Boże, 2 tygodnie sama w górach. Czuję się taka dzika. Hej, hej. Conchita. Bartosz. Bartosz. Hej Bartosz, z kim masz pokój? Statkiem. Masz pokój ze statkiem? To i może u mnie byś rzucił kotwicę? Nie, dziękuję, postoję, bo chyba się jednak ciebie troszeczkę boję. Bój się, bój, ale stój, stój. Przepraszam, to biust czy przepuklina? To moje push-upy. Ta. Nie wiesz, co tracisz. O, hej! Hej! Co tam masz? Gorący kubek. Pachnie pieczarkowo, mam rację? No co ty? Nie. To po prostu gorący kubek. Rozgrzewam go w dłoniach, żeby potem móc sobie nagrzewać pod pachy. Jaki ty pomysłowy. Może masz też pomysł na mnie? Słucham? Z kim masz pokój? Słucham? Z kim masz pokój? Przepraszam, ja nie słyszę. Nie słyszysz, czy nie chcesz słyszeć? Nie, ja naprawdę nie słyszę od urodzenia. Naprawdę. Tak w godzinę po moich narodzinach, kiedy lekarz mnie obmył z tych wszystkich śluzów i tak puścił mnie i mówił: biegnij, Paweł, do matki. Ja mówię: dzięki, doktorze, biegnę. I tak biegłem i nagle BUM! Nadepłem na grabie. Od tamtej pory nie słyszę. Straszne. Teraz jak przychodzę obok matki, ona woła: Paweł, Paweł, a ja nic. Przechodzę obok, obojętny, głuchy jak pień. To może niech ona woła do ciebie: pień, pień. Przecież jesteś głupi jak pień. Głuchy jak pień. Głupi. Udam, że tego nie słyszałem. No nic, spróbuję na śpiocha. Hej, hej, strudzony wędrowcze. Co tak śpisz, taka wczesna pora? Chodź, pośpiewam jeszcze szanty, jak to w górach. Nie, sorry, ja jestem dzisiaj towarzysko wyjęty, bo mam jutro bardzo ciężki dzień. Co się dzieje? Chodzę na 3 korony, babią, baranią, śniadry, Tatry, Mamrę, Apalachy, Amerykę Południową. Jak starczy czasu, to na drabinę wlezę. Se wezmę coś z Pawlacza. Ja bym wlazła na byle co. Wejdź se na grabie. Przepraszam, możecie sobie nie robić jaj z mojej tragedii rodzinnej? A ty tam głuchy co podsłuchujesz? Albo mi się o ucho obiło. Notabene musisz mieć, kolego, niezły bieżnik w sandałach, skoro tak dużo wędrujesz po górach. Tak, mam specjalne sandały do chodzenia po górach i jeziorach. Wow. A skąd? Z szafki. O, czytałem o tym, to jest w tym. W przedpokoju. Dokładnie, w przedpokoju. A z kim masz bąblu przedpokój? Z sandałami. Sobie mieszkamy we trójkę. A ty, głuchy, na co jutro wchodzisz? Słucham? No wiem, że słuchasz. Na co wchodzisz jutro? Ja jutro zdobywam K2. To się idzie przez chatkę Żaka? Nie wiem, ale pójdę przez Krupówki, bo chciałbym mieć zdjęcie z niedźwiedziem. O nie! Moi drodzy, w tym schronisku nie wolno mówić tego słowa. Jakiego, niedźwiedź? No pewnie, że niedźwiedź. Co, foka? Ale co złego w niedźwiedziu?
Nieważne co jest złego, po prostu nie mów niedźwiedź i wszystko będzie dobrze. Ale przepraszam, jaki? Polarny czy brunatny? Co? Niedźwiedź. Nie mów. Nieważne jaki, za każdym razem jak ktoś mówi niedźwiedź, to jego to boli. Za każdym razem niedźwiedź rana, niedźwiedź rana, niedźwiedź rana. Nie potraficie tego pojąć, sadyści. A wyście się uparli i ciągle tylko ten niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Wiesz, proszę. Widzicie go? Kogo? A misia Gogo. Wow, jak ty to zrobiłeś? Chodakowska. Tego pod tym kapeluszem. To nie jest grzyb, to jest Leszek. Piesek Leszek? Nie, człowiek Leszek. Jakby to był piesek, to by mu się kolana w drugą stronę zginały przecież. Aha, no jak głupi. A z kim on ma pokój? Kobieto! Kobieto, to jest Leszek! Jego pokojem jest cały las! Cały. Mhm. Tak. Cały? Tak, cały, bo Leszek jako jedyny człowiek na świecie jest do tego stopnia zespolony z naturą, że przyjaźnił się z niedźwiedziem. Jeju. Tak. Razem segregowali igliwie i dokarmiali mszyce. Jaki kochany. Ale to pewnego dnia się skończyło. Czemu? Bo do lasu wkroczyli Gruzini. Kto? Gruzini. Tacy cyganie tylko u ruskich. Tak. I owi Gruzini wyrżnęli wszystkie drzewa. Nie. Zamordowali wszystkie zwierzęta. A niedźwiedzia brutalnie zgwałcili. Jest. Szczęśliwe zakończenie. Jakie szczęśliwe zakończenie, kobieto! Niedźwiedź nieboga z rozpaczy powiesił się. Na śmierć? Na suchej gałęzi. Dla pewności później podciął sobie jeszcze żyły i zadzwonił po palo, żeby przyjechały i go spisały. Tylko jak człowiek może brutalnie zgwałcić niedźwiedzia? Ja tego nie pojmuję. To nie był człowiek! A kto? To byli Gruzini. Dobra, z kim Gruzini mają pokój? Poproszę. Już ja się z nimi porachuję. Już nie rachuj, tylko lepiej się popraw i idź jakoś go pociesz. Jesteś jedyną kobietą w tym schronisku. Idź jakimś powabnym krokiem. Conchita, mam wrażenie, że fryzura wpierdala ci głowę. Końskie zaloty. Koński wygląd, końskie zaloty. Leszku, Leszku, jak Leszek ma na imię? Leszek. Cudownie. Zagadanie. Leszku, twoja historia jest niesamowita. Jak Leszek chce, ja Leszkiem się zaopiekuję. Ja Leszka wezmę za rękę i poprowadzę przez... Co się stało? Leszku, Leszku... Leszek nie ma ręki. Nie, ja... Ja mam rękę, ale nie lubię się nią chwalić. Jaki skromny. Wow. Posłuchajcie mnie. Czy wy naprawdę chcecie poznać moją historię? Tak, ja tak, znam, tak. Ja znam. Do ciebie nie mówię, mule bagienny. Dzięcio! Dzięcio, słyszycie? Co? Dzięcio stuka. Rzeczywiście. Lecę. Może i mnie puknie. Co? Czyli to była ta słynna wokalistka? Kora? Nie. Ona jest chora. Chora ta kora? A dzięcio się chorej nie chwyci przecież. To czyli... może to była kozidrak. Jeśli chcecie poznać moją historię, otwórzcie śpiewnik na 75 stronie. Na której? Na 13. Znajdź najpierw 11, patrz. A później wystarczy dwie do przodu i masz. 13. Ja tak zawsze szukam, nie trzeba tyle liczyć. Wow, ale skróty. Leszku, ale to są same te gołe baby. Ha, tak, bo to jest śpiewnik samotnego wędrowca. Jeszcze taki nieposklejany jeszcze. Jeśli się wam nie podoba, dajcie na stronę 37. Analogowo, 35 i... I dwie do przodu, tak? Tak, to zawsze działa. 37. No, widziałem na Discovery Science. Leszku, ale tu jest Pit. Jaki Pit? Pit 37N. A co oznacza N? Pit 37N to Pit do wspólnego rozliczenia się z niedźwiedziem. A nie, nie, nie. Fiskusa sobie odpuśćcie i dajcie na stronę 97. 90. A daj najpierw 99. I co, do tyłu? Gdzie do tyłu?
do przodu. Wow! Szok. Incredible. A-o-o-a-e-i-o-a-a-a. Leszku, co to jest? Tego nie rozumiemy. Czy to jest jakiś kod? Tak, bo ten kod to enigma. To zaszyfrowana historia moja i niedźwiedzia. Jeśli chcecie ją pojąć, musicie zanucić razem ze mną. Ale co? A to... Aja, ohaja, ohaja. A teraz przycichnijcie. Mruczcie tą melodię i wsłuchajcie się w me słowa. Człowiek, niedźwiedź, jedno ciało. Kij do dziupli wchodzi śmiało. Wierzba płacze, żywica się leje, a Gruzin stoi i się śmieje. Aja, a, ohaja, ja, ohaja, 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 ohaja. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Leszku, ale gdzie tej historii puenta? Twoja stara jest w pasie zgięta.